Temat, który ja będę opisywał, no to jest zarządzanie kryzysowe w organizacji obsługi technicznej, które wdrożyliśmy w związku z pandemią, ale nie tylko, dlatego że główną jakby przyczyną, dlaczego my zaczęliśmy zarządzać kryzysowo, było wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w Loter Craft Maintenance Services w związku z wymogiem stawianym przez AZ, yy, znaczy wymogiem jakby propozycją przez zmiany przepisu do Parta 145. Opisaną w NPA 2019-05, która już mówi o tym, że system zarządzania bezpieczeństwem powinien zostać wprowadzony w organizacjach obsługi technicznej. I w ramach prac, jakby nad tym podręcznikiem, nad tym systemem zarządzania bezpieczeństwem, stworzyliśmy naprawdę szereg procedur, też aplikację, tak zwaną SMS-portal, która zapewnia nam zarządzanie ryzykiem, raportowanie i kontrolę wszystkich zagrożeń i wszystkiego, co się dzieje w spółce również pod kątem SPI. No i przeszliśmy tak naprawdę do analizy tego, co to, co to tak naprawdę jest ten Emergency Response Plan względem naszej organizacji, względem organizacji obsługi technicznej. Bo zgodnie z wytycznymi IKAO, zgodnie z tym, co nakłada na nas EASA, nie jest to obowiązkowy dokument, obowiązkowy rozdział SMMA, w który powinien opisywać organizację obsługi technicznej. Jest to bardziej sprecyzowane do operatorów, do obszaru zarządzających lotniskiem, natomiast chcieliśmy mimo wszystko wdrożyć to w ramach naszej spółki. W związku z tym powstał podręcznik z zarządzania sytuacją kryzysową, który na szczęście udało nam się wdrożyć tak naprawdę w przed dniu samej pandemii, czyli w okolicach końca listopada, początku grudnia. Co nami kierowało? Tak jak tutaj jest w prezentacji napisane, czyli musimy być przygotowani na możliwość zaistnienia sytuacji kryzysowej, zaplanowanie działań podejmowanych w razie jej wystąpienia i przygotowanie do ich podjęcia to kluczowe obszary zapewniające skuteczne i efektywne przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze negatywnym. Akurat jako spółka Lotams no, zatrudniamy ponad 1000 osób, około 1300-1400. W związku z czym ciąży na nas taka odpowiedzialność, jak zapewnienie no, zdrowia i życia naszemu personelowi, a także utrzymanie ciągłości temu, tego działania. Prezentację podzielę trochę na dwa etapy. W pierwszym etapie będę chciał Państwu po prostu przedstawić, jak wygląda to zarządzanie kryzysowe pod względem takim formalnym, pod względem dokumentacyjnym. Natomiast w drugiej części już skupić się na samej pandemii, czyli jak my jako LOTAMS radzimy sobie z pandemią COVID-19. Jakie są cele samego zarządzania kryzysowego? Czyli tak jak wspomniałem, zapewnienie zdrowia i życia personelu technicznego i administracyjnego LOTAMS, zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa, zapewnienie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa dla interesariuszy, wewnętrznych interesariuszy, to jest błąd, Niestety nie udało mi się go poprawić w czasie wewnętrznych oraz zewnętrznych w okresie trwania sytuacji kryzysowej bądź kryzysu. Utrzymanie zatwierdzenia organizacji obsługi technicznej, organizacji szkolenia personelu technicznego i organizacji projektującej oraz innych posiadanych zatwierdzeń i uprawnień oraz utrzymanie dobrych relacji z klientami lotams. Przedostatnie jest dla nas oczywiście kluczowe, dlatego że jako spółka Lotams, 90% naszej działalności to jest obsługa techniczna statków powietrznych. Mamy inne organizacje, które nas wspierają, jeśli chodzi o organizację szkolenia personelu technicznego, czyli zapewnienie wykwalifikowanego personelu na potrzeby Lotams, ale też nie tylko, jako działalność, jakby tą, którą prowadzimy komercyjnie. No i oczywiście organizacja projektująca, która jest trochę nowością, jeśli chodzi o Lotams, natomiast w tej chwili też prężnie działa. Dlatego pisząc ten podręcznik, zarządzania sytuacją kryzysową, chcieliśmy się skupić na wszystkim, co dotyczy lotams Tak samo było, jeśli chodzi o podręcznik zarządzania systemem, podręcznik systemu zarządzania bezpieczeństwem. Dlatego, że sam SMS, który został u nas sprowadzony wewnętrznie, jeszcze przed wymogami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, Został, zostały objęte wszystkie obszary LOTAMS, czyli nie tylko pion produkcyjny, który bezpośrednio jakby bierze udział w tych zdarzeniach i jakby te zdarzenia zawsze raczej wychodzą z pionu produkcyjnego, ale również pion administracyjny, dlatego że znajdują się tam kadry i, i sprawy finansowe, które też pod kątem zatwierdzenia organizacji są dla nas ważne oraz cała reszta biur, które są dla nas jakimś wsparciem, nawet zakupy ogólne, które, które też mają Wpływ na to, co się dzieje w organizacji, to jakie produkty dostarczamy do obsługi statków powietrznych. Dobrze, kiedy mówimy o kryzysie? Jeśli chodzi o samo zarządzanie kryzysowe, to jest to, jeśli chodzi o lotam, system ciągły, czyli cały czas analizujemy sytuację kryzysową, nie przerywamy tego, dlatego że kryzys może nastąpić nagle, tak? Dlatego mamy tutaj klasyfikację, czyli klasyfikacja ze względu na przebieg, taki jak gwałtowny i pełzający, narastający. Klasyfikację ze względu na typ i przyczyny, czyli techniczne z przyczyn wewnętrznych, ekonomiczne z przyczyn zewnętrznych, ludzkie z przyczyn wewnętrznych i społeczne z przyczyn zewnętrznych. Oraz ze względu na etapy, czyli powstanie, rozwój, dojrzałość i ustąpienie. Tutaj w następnym slajdzie omówimy bliżej te etapy. Jak my to sobie tutaj definiujemy, żeby też Państwo, gdybyście chcieli, chcieli wdrożyć takie procedury, wiedzieli mniej więcej, w którą stronę iść. Natomiast tutaj, jakbyśmy się mogli chwilę skupić na tym wykresie, to jest to, że jakby cały czas docierają do nas sygnały ostrzegawcze czyli to, co może ostatecznie spowodować to, że znajdziemy się w sytuacji kryzysowej. My te sygnały ostrzegawcze pobieramy, z danych zbieranych przez zespół SMS, przez sekcję bezpieczeństwa i kontroli jakości, która na bieżąco monitoruje wskaźniki bezpieczeństwa. W tej chwili dzięki aplikacji jest to dla nas ułatwione, bo kontrolujemy to w sposób rzeczywisty szereg, szereg wskaźników, które mogą dawać nam sygnały do tego, że coś może być nie tak, po przekroczeniu progów bezpieczeństwa. Dodatkowo zbieramy to z całego zarządzania ryzykiem, czyli z zagrożeń, które nam się pojawiają i które mają dość wysoki poziom. Zgodnie z naszą filozofią przyjęliśmy taką zasadę, że jeśli dane zagrożenie utrzymuje się albo ma tendencję do utrzymywania się na poziomie czerwonym przez dłużej niż trzy tygodnie, mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, w związku z czym podejmujemy działania wynikające z poręcznika zarządzania sytuacją kryzysową. Tak to jest jakby w przypadku tego, że to jest w przypadku klasyfikacji napełzający i narastający i tak samo jest z spi -ami. jeśli one będą się utrzymywały na poziomie przekraczającym wskaźniki bezpieczeństwa, mimo wprowadzonych działań naprawczych, bo tak samo jest w przypadku zarządzania ryzykiem, że wprowadzamy działania naprawcze, to tutaj też, jeśli będzie się to utrzymywać dłużej niż trzy tygodnie, będziemy podejmować działania w związku z zarządzaniem kryzysowym i wtedy te struktury zarządzania kryzysowego będą wchodzić w skład jakby w to w te decyzje, w te czynności, które będzie podejmować spółka w tym okresie. Dlatego, jakby tutaj, mamy ten etap A, czyli powstawanie, czyli ciągły monitoring tego, co się po prostu dzieje i jak możemy na to reagować. Głównie samo zarządzanie kryzysowe będzie dążyło do tego, żeby zapobiegać sytuacji kryzysowej, czyli tutaj, gdzie my mamy ten etap C, fazę kryzysu i określoną jako kryzys, będziemy wdrażamy procedury, wdrażamy działania, które mają na celu ograniczyć eskalację tego samego kryzysu, tak, czyli żeby on nie urósł tak gwałtownie, żeby został wyhamowany i koniec końców nie był dla nas tak odczuwalny. Dobrze, jakie działania właśnie te proaktywne podejmujemy w ramach etapu A, czyli to, co Państwu wspomniałem, czyli analiza rejestru zagrożeń, analiza wskaźników bezpieczeństwa SPI, analiza globalnej sytuacji ekonomicznej oraz niepokojów społecznych. Opracowanie scenariuszy i planów awaryjnych adekwatnych do pojawiających się zagrożeń. W dalszej części przedstawię Państwu, co chodzi z tymi planami awaryjnymi, dlaczego one są dla nas tak istotne i dlaczego one są przygotowywane dużo wcześniej niż sam kryzys się pojawia. W etapie B, czyli w działaniach też proaktywnych, mamy powołanie sztabu kryzysowego, czyli tutaj już mamy sytuację, która nie jest jakby na tym etapie. Tworzenia się, ale ono już nabiera na sile, w związku z czym powoływany jest sztab kryzysowy. Przygotowanie nowego, adekwatnego do zaistniałej sytuacji planu awaryjnego, wdrażanie nowego lub gotowego planu awaryjnego i ciągła analiza sytuacji kryzysowej. W zakresie etapu C, czyli w tym, ja tutaj się chwilę cofnę, gdzie już mamy tą fazę kryzysu, to już dla nas najbardziej krytyczny moment. Mamy opracowanie planu działań naprawczych, wdrażanie działań naprawczych i ustalenie zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz monitorowanie sytuacji kryzysowej do jej zakończenia. Później już mamy ostatni etap, czyli etap D, który o sekundę nie w tą stronę, czyli mamy ustąpienie kryzysu, czyli analiza dziennika zarządzania sytuacją kryzysową. Analiza i korekta planów awaryjnych, analiza i korekta SPI oraz działania mające na celu poprawę wizerunku wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Jak tutaj Państwo widzicie, głównie to, co my tak naprawdę robimy i robimy w sposób stały, to jest monitorowanie wszystkiego, co pojawia się w organizacji, czyli zbieranie maksymalnej ilości danych na temat organizacji i maksymalnej ilości danych na, na temat tego, co się dzieje, kiedy już jest kryzys. Dlatego, że jakby SMS też się cały czas uczy, jeśli chcemy podejmować działania adekwatne do danych sytuacji, no musimy zbierać po prostu dane z poprzednich sytuacji kryzysowych i wyciągać z tego wnioski, tak? Dlatego, że wiadomo, kryzys jest zawsze taką sytuacją nieprzewidzianą, i nawet najlepszy plan awaryjny nie będzie zapewniał jakby 100% skuteczności, tak? One będą po prostu zawsze miały dziury, zawsze będą miały jakieś niedociągnięcia, które my później będziemy mogli korygować na podstawie danych zebranych z, z tego naszego zarządzania kryzysowego. Jeśli chodzi o samą dokumentację kryzysową, którą my tutaj stosujemy, no to ona wynika bezpośrednio, jakby mamy na równi dwa podręczniki, czyli podręcznik systemu zarządzania bezpieczeństwem i podręcznik zarządzania sytuacją kryzysową. Sam podręcznik został podciągnięty pod jeden z głównych dokumentów stosowanych przez LOTAMS, wprowadzony uchwały zarządu, w związku z czym jest jednym z, ważnych, z ważniejszych dokumentów na równi z charakterystykami organizacji czy obsługowej, czy organizacji szkolenia personelu technicznego oraz ze wszelkimi innymi politykami, w związku z czym możemy podejmować w związku z nim szereg działań, których nie moglibyśmy, gdyby to była zwykła procedura. Tak jak tutaj jest ten opis po prawej stronie, czyli nadrzędny dokument opisujący zarządzanie kryzysowe w LOTAMS określa zasady funkcjonowania sztabu kryzysowego, odpowiedzialność oraz zasady postępowania. Sam podręcznik ma dość ogólną strukturę, ponieważ on opisuje to, jakby co my będziemy stosować podczas kryzysu, kiedy będziemy mieli do czynienia z kryzysem, jak będziemy to monitorować jakby same działania przed kryzysem oraz samą strukturę sztabu kryzysowego i odpowiedzialności. Co jest ważne, nie zawsze mamy do czynienia z tym, że sama sytuacja kryzysowa jest na tym jest tą upełzającą, tak? Bo jeśli chodzi o sam COVID, on nie pojawił się aż tak nagle. Nagle uderzył trochę w nas, dlatego że nagle pojawiły się nowe obostrzenia, które zablokowały praktycznie całą gospodarkę w Polsce w pierwszym etapie. Natomiast mogliśmy dużo wcześniej obserwować to, co się dzieje jakby na świecie. Tak? I to właśnie zostało. Zdrowione, w związku z tym przygotowane zostały odpowiednie dokumenty z wyprzedzeniem. Natomiast w sytuacji, w której mamy plany awaryjne dotyczące na przykład katastrofy lotniczej, w której my, jako organizacja obsługi technicznej, możemy mieć bezpośrednio lub pośrednio udział, wiadomo, nigdy, jakby spodziewajmy się niespodziewanego. Dlatego tutaj ten sztab kryzysowy jest dość szczegółowo opisany, w jaki sposób i w jakim trybie on się zbiera. Tak samo został opisany inicjacyjny sztab kryzysowy, który jest wprowadzany, który jest jakby tym pierwszym sztabem, który w momencie wystąpienia tej sytuacji niebezpiecznej, tej sklasyfikowanej jako kryzys, się zbiera. No i później jest opisana sama procedura dobierania reszty członków sztabu. Co tutaj jest ważne, no może to się wydarzyć w każdym dniu, w każdej godzinie, czy to będzie sobota 23 czy niedziela druga rano. Sztab kryzysowy musi się zebrać w maksymalnie szybkim czasie, żeby podejmować decyzje. Sam sztab kryzysowy, zgodnie z zapisami podręcznika, pełni jedną z ważniejszych funkcji w LOTAMS, dlatego, że jeśli chodzi o samego szefa sztabu, jest nim prezes zarządu. W związku z czym wszystkie działania podejmowane przez sztab kryzysowy są podejmowane, są jakby mają taką Wszystkie działania podejmowane przez sztab kryzysowy są tak, jakby działaniami zarządu w tym okresie. tak? Tylko, że tutaj członkowie sztabu oczywiście mają głos i jakby one, te decyzje będą zawsze dotyczyły danej sytuacji kryzysowej. Dlatego mamy też decyzje i zarządzenia, które wynikają bezpośrednio z tego podręcznika. Dalej dwa główne dokumenty, które my stosujemy, są to plany awaryjne i plany działań naprawczych. Plany awaryjne są. Jakby najbardziej wykonawczymi dokumentami do danej sytuacji, dlatego że plany awaryjne tworzymy do danych zagrożeń. Tak? W naszym przypadku jest to plan awaryjny, tak jak w przypadku covid o którym za, za chwilę powiem, mamy plan awaryjny w przypadku pandemii, mamy plan awaryjny w przypadku katastrofy budowlanej, w przypadku katastrofy. Lotniczej i wiele, wiele innych, które po prostu stosujemy w takich sytuacjach nagłych, w których nasze działania muszą być nagłe i dobrze sprecyzowane. Dodatkowo, z każdego planu awaryjnego będą wynikały procedury szczegółowe, rejestro wyniki. Procedury szczegółowe są, są dokumentami, które opisują dane zagadnienie bardziej szczegółowo. W tym sensie, że jeśli coś wdrażane jest względem tego planu awaryjnego, to Procedury szczegółowe będą opisywały, jak to jest faktycznie wykonywane. Czyli tutaj, akurat powiem, na przypadku covid a jeśli plan awaryjny przewidywał obowiązkowe mierzenie temperatury wszystkich osób wchodzących na teren LOTAM, to będzie też wtedy procedura szczegółowa, która będzie opisywała to, jak ten pomiar temperatury się odbywa, na jakich zasadach, kto jest nim objęty, jakie są wyjątki, jakie będą z tego rezultaty i jakie pojawią się w związku z tym zagrożenia. Rejestry i dzienniki są przypisywane do danego planu, dlatego że one będą się zawsze różniły. W przypadku pandemii, czy w przypadku, czy w przypadku katastrofy lotniczej, no to będą to różne dzienniki, co innego będziemy rejestrować i co innego będziemy prowadzić. Natomiast tutaj jednym, jeśli chodzi o pandemię, jednym z rejestrów będzie na pewno rejestr osób zakażonych koronawirusem w lotniskach. Plan działań naprawczych jest to plan stosowany już po, w momencie, w którym ta sytuacja kryzysowa jest w tym swoim szczytowym poziomie i będziemy spodziewać się tego, że będzie wracać, jakby będzie się wyhamowywać i będzie jakby schodzić do tego dla nas poziomu akceptowalnego. Czyli plan działań naprawczych ma określić to, jak organizacja wróci do, do swojego tryba jakby funkcjonowania z jak najmniejszym negatywnym skutkiem. Oraz dodatkowo będzie opisywać to, czego będziemy się spodziewać po tym planie działań naprawczych. Czyli jakie będą tego wyniki, jakie będą rezultaty i jakie wnioski będziemy mogli z tego wyciągnąć. Dlatego, że jeśli chodzi o Lotoms, też mamy takie podejście, że każda sytuacja kryzysowa będzie też dla nas nauką. Tak? Z każdej sytuacji kryzysowej możemy wynieść coś dobrego. Nawet w przypadku pandemii jesteśmy w stanie jakby jako korzyść zdefiniować to, że przeszliśmy na pracę praktycznie w 100% zdalną, jeśli chodzi o obszar administracyjny, co wcześniej było dla nas takim problemem, dlatego że nie mieliśmy problemy z jakby zdefiniowanej tej pracy, z kontrolą tej pracy. Dobrze, jak to wygląda strukturalnie? Tak jak Państwu wspomniałem, sztab kryzysowy jest mocno, jakby wysoko w strukturze, podlega bezpośrednio pod zarząd spółki, który jakby jest, prezes zarządu jest po prostu szefem sztabu kryzysowego i wszystkie decyzje ten sztab kryzysowy może podejmować tak, jakby podejmował to zarząd. No I jest oczywiście na wszystkimi pionami, które stosujemy w lotę, czyli pion finansowy, pion produkcyjny i pion administracyjny. Czyli dla wszystkich naszych pionów, tych głównych, będą mogli wydawać decyzje i wszystkie procedury, które wydaje sztab kryzysowy są wiążące. Sam sztab kryzysowy jest kontrolowany w sposób jakby proceduralny, w sposób tego, jakie dokumenty stosuje, jakie dokumenty archiwizuje, jakie zbiera przez... Zespół do spraw SMS, który został powołany w związku z wprowadzeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem w LOTAMS. Dobrze, przejdźmy do samej pandemii, czyli tego, co w tej chwili myślę, że najbardziej nas wszystkich będzie interesować. Czyli jeśli chodzi o nas, będzie to plan awaryjny na zagrożenie epidemiczne. Plan został opracowany. Przed akurat wystąpieniem COVID-19, w związku z pracami zespołu do spraw SMS i tworzeniem tych planów. Natomiast został on zaktualizowany w momencie wystąpienia samej sytuacji kryzysowej o dane, które mieliśmy dla tego naszego COVID-19. Co zawiera taki plan awaryjny? Czyli zidentyfikowane mierzalne parametry niepożądanych skutków sytuacji kryzysowej, cele szczegółowe planu awaryjnego, sposób komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Procedury szczegółowe, wynik, rezultaty, korzyści i niezbędne zasoby do, do, do realizacji planu. Czyli ten sam plan awaryjny nam po prostu opisuje to, co będziemy potrzebować, czego będziemy się spodziewać, co nam wyjdzie na plus i to, jakie procedury będziemy tutaj stosować. Co jest tutaj bardzo ważne, to jest też sposób komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, bo w przypadku pandemii, w przypadku epidemii... Takie, jakie, jaką mamy teraz, no to ten sposób komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jest zachwiany. tak, Stosujemy środki komunikacji zdalnej. No i tutaj jest ważne, żeby opisywać to, w jaki sposób my będziemy to wykonywać i w jaki sposób też nasz personel czy nasi klienci będą informowali o tym, co się dzieje w LOTAMS i w jakie procedury zostały wprowadzone. Do do Tutaj akurat macie Państwo przykłady procedur, które my, będziemy które my stosujemy. Samych procedur do planu awaryjnego na skutek epidemii mamy ponad 40, których stosujemy w tej chwili. One są aktywowane różnie w zależności od sytuacji. Tutaj, tak jak monitorujemy tą sytuację kryzysową, no to będziemy wdrażać poszczególne procedury, które będą nam potrzebne w danym. W, danym, w danej sytuacji. Czyli tak jak tutaj mamy przykłady, czyli wykorzystanie skrzynek SMS do raportowania aktów kradzieży i wandalizmu. Ta procedura pojawiła się w momencie, w którym w pierwszym etapie pandemii mieliśmy problem z tym, że jakby też tutaj myślę, że każdy zaobserwował to po sklepach, że brakowało po prostu wszystkich produktów możliwych, dlatego że ludzie masowo ruszyli na wykupowanie wszystkich środków higienicznych. No i tutaj pojawił się nam problem, dlatego że my musieliśmy w ramach procedur zapewnić środki odkażające, które były montowane na ścianie, te dyspensery wszystkie. No i pojawiły się po prostu akty ich kradzieży i wandalizmu. W związku z czym same skrzynki SMS były wykorzystywane i są wykorzystywane do tego, żeby zgłaszać takie sytuacje, żebyśmy mogli interweniować w sposób taki, że jeśli nam czegoś po prostu brakuje, to montujemy kolejny dyspenser tak, żeby personel miał cały czas zapewnione te środki odkażające. Mieliśmy procedurę, która mówiła o utworzeniu pomieszczenia kwarantanny, gdyby było takie wymagane. Procedury odnośnie zabezpieczenia środków finansowych, czyli bardzo ważną procedurę, jeśli chodzi o samą pandemię, gdzie tutaj mamy zachwianą sytuację, moglibyśmy mieć zachwianą sytuację finansową. Wiadomo, że jeśli przewoźnik lotniczy nie wykonuje żadnych operacji, no to organizacja obsługi technicznej automatycznie będzie miała pracy. Natomiast tutaj jeśli chodzi o samo wprowadzenie procedur i, i samozarządzanie kryzysowe, akurat udało nam się tego uniknąć, ale natomiast taka procedura też była wprowadzona, żeby zabezpieczyć te środki na działania związane i przeciwdziałanie na, na, skutkom COVID-19. Procedura, którą stosujemy mocno intensywnie, to jest obowiązkowy pomiar temperatury ciała, który jest wykonywany cały czas w związku z montażem kamer termowizyjnych przed wejściem na teren spółki i każdy bez wyjątku poddawany jest temu pomiarowi. Ona też opisuje, dlaczego to robimy, jaką mamy podstawę prawną do tego, żeby wykonywać taki pomiar, jeśli chodzi o zbieranie danych i itd. Tak oraz kogo informujemy i dlaczego odmawiamy wstępu niektórym osobom na teren bazy. Następną procedurą może być postępowanie w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia wirusem SARS-CoV-2, czyli COVID-19. To jeszcze poprzednia nazwa procedura była jedna z pierwszych. Która będzie opisywała to, w jaki sposób my wykonujemy jakby te wszystkie czynności w związku z tym, jeśli ktoś u nas będzie miał wynik pozytywny albo jest podejrzewany o posiadanie tego koronawirusa. Jeśli chodzi, tutaj jeszcze wspomnę, jeśli chodzi o same procedury szczegółowe i o tą procedurę, my ją zmienialiśmy chyba trzykrotnie ze względu na to, że. Same procedury, one są dość krótkie, natomiast nie pozwalają na szybkie działanie, aż tak szybkie, jakbyśmy oczekiwali w takich sytuacjach niebezpiecznych. Dlatego w ramach, przeanalizowaliśmy to wszystko i do każdej procedury, która wymaga podejmowania jakiejś czynności, zostały opracowane checklisty i sam sztab kryzysowy działa na podstawie checklist, które mają z reguły jedną stronę i pozwalają usprawnić te działania, że to zajmuje kilka minut, a nie na przykład godzinę, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w tym zakresie. Procedura z takich głównych, która została u nas też objęta poufnością ze względu na to, że jest to w jakimś zakresie mocno dotyczy spółki, nie chcielibyśmy, żeby to wychodziło gdzieś na zewnątrz, to jest postępowanie w przypadku objęcia przymusową kwarantanną personelu kierowniczego w związku z tym, że zgodnie z ciążącymi na nas wymaganiami, czy parta 145, czy parta 21 Musimy zapewnić personel kierowniczy, żeby utrzymać cały czas zakres zatwierdzenia. W związku z czym mamy opisane procedury, co, co robimy, jeśli jednak ten personel kierowniczy wyciąłby nas, nam całkowicie i zostalibyśmy bez jakby tego głównego kierownictwa. Oczywiście tutaj jest szereg innych zabezpieczeń, która, które nie pozwalają na to, żeby tak się stało. Natomiast tak jak mówiłem, spodziewamy się niespodziewanego. Przykłady środków zapobiegawczych, jakie wdrożyliśmy w LOTAM w związku z COVID-19, żeby utrzymać tą naszą obsługę, i w tej chwili ona jest utrzymywana i nie mamy jakichś większych problemów z zapewnieniem tej obsługi. To jest obowiązkowy pomiar temperatury ciała, praca zdalna w obszarach, w których da się to wykonać. Oczywiście niestety wśród personelu technicznego no, niestety nie możemy zastosować pracy zdalnej, ale mają szereg innych procedur, które pozwalają im ograniczyć to zachorowanie na, na COVID. -a. Mamy dezynfekcję statków powietrznych oraz pomieszczeń. Wprowadzaną, przeprowadzaną zawsze przed wprowadzeniem statku powietrznego do obsługi, czy to jest obsługa liniowa, czy to jest obsługa bazowa, zawsze samolot jest dezynfekowany przed wejściem naszego personelu na pokład. Skrócenie czasu pracy, zakładkowy tryb pracy, dzięki czemu udało nam się rozsunąć poszczególne zmiany i ten personel, który pracuje u nas w dużej ilości, został rozsunięty w ten sposób, żeby jak najbardziej ograniczać to ryzyko zakażenia. Ograniczenia w przemieszczaniu personelu pomiędzy slotami obsługowymi. Zostały zastosowane metody, które nie pozwalają na to, żeby jeden zespół mechaników pracował na kilku innych slotach i tym samym mógł zarazić pozostały personel. Ma to, jakby ma to związek z tym, że jeśli dojdzie nam do zakażenia, no to my jesteśmy zobligowani do tego, zgodnie z procedurami, wyciąć cały zespół. Ale tym sposobem wycinamy jeden zespół, a nie cały hangar, przez co mamy zapewniony cały czas personel do realizacji naszych obsług i naszych zleceń. Ograniczenia wizyt osób spoza organizacji, czyli w tej chwili wstęp do LOTAMS jest ograniczony tylko do personelu LOTAMS. Oczywiście wyłączając Wszelkie inne audyty czy inspektorów urzędu, którym oczywiście nie możemy zabronić dostępu i wstępu na teren firmy. Natomiast są ograniczenia, jeśli chodzi o jakieś wizyty takie nieplanowe, które nie są dla nas wymagane do utrzymania czy zatwierdzenia, czy, czy przeprowadzania prac obsługowych. Obowiązkowe zasłanie ust i nosa z pewnymi wyjątkami, dlatego że personel administracyjny podczas, czy podczas przemieszczania się w obrębie bazy pomiędzy hangarami czy na świeżym powietrzu też jest obowiązek zasłaniania ust i nosa, natomiast jeśli chodzi o sam personel pracujący na danym samolocie, to oczywiście zalecamy zasłanianie ust i nosa, natomiast bardzo często jest to niemożliwe ze względu na specyfikę wykonywanych przez personel. Działań. Dlatego w tych obszarach zostało to zalecone, natomiast nie zostało wprowadzone obowiązkowo. Dlatego, że czasami to zasłanianie ust i nosa może spowodować więcej szkód przy pracy mechanika niż po prostu pozytywnych aspektów. Restrykcje względem przyjmowanych towarów do magazynu, czyli te towary są. Same dostawy, które są dostarczane do lotów też są objęte. Sami kierowcy, którzy, którzy wyjeżdżają na teren są objęci obowiązkowym pomiarem temperatury ciała, muszą być wyposażeni, wyposażeni w maseczki, w rękawiczki, tak żeby to likwidować. I personel w magazynach też został, jakby praca personelu w magazynach została tak rozłożona, żeby w razie czego nie wycięło nam po prostu w całości obszaru magazynów, co skutkowałoby też wstrzymaniem pracy w slotach obsługowych. Dlatego że sama obsługa techniczna to nie są tylko mechanicy, to jest też cały zespół wsparcia, który po prostu pracuje nad tym, żeby ten samolot o czasie i wyszedł sprawny. Jeszcze z takich przykładów to są oczywiście testy na COVID-19, które LOTAM sprowadził dla personelu, który jest podejrzany o to, że może być zakażony. I tutaj też działamy wcześniej, dlatego że przebadanie tego personelu i otrzymanie wyniku, gdyby był pozytywny, pozwala na szybsze podejmowanie decyzji co do izolacji pozostałego zespołu i jakby ograniczenia tego, tej emisji. Jedną z kluczowych rzeczy, którą prowadzimy, to jest kontrola absencji, która jest wykonywana w sposób ciągły. To jest jeden ze wskaźników SPI, który pozwala nam kontrolować poszczególne grupy zawodowe pracujące w Lotams. Czy przypadkiem nie zabrakłby nam tego personelu, żeby wykonywać obsługi w sposób bezpieczny, lub czy nie zabrakłby nam personelu, który licencjonowanego względem personelu wspierającego. I jakby podejmować w związku z tym działania, czyli ewentualne wstrzymywanie obsług, zamykanie poszczególnych hangarów. Natomiast takie rzeczy nie następują. Ta kontrola absencji też jest wprowadzana ze względu na to, że mamy kilka osób na kwarantannie, na kwarantannie ze względu na zalecenia Senepidu. W związku z czym cały czas możemy kontrolować to, czy wszystko dzieje się w sposób bezpieczny. Oraz jedną z takich bardzo kluczowych rzeczy to jest kampania informacyjna, czyli ten plakat, który widzicie Państwo z boku, których mamy naprawdę dużo. Nasz zespół marketingu bardzo dużo wkłada w to, w to serce, żeby personel był na bieżąco informowany i były te zasady wszystkie stosowane i pilnowane. I żeby ten personel cały czas gdzieś miał tą informację o tym, jakie są zasady i obostrzenia wprowadzone wewnętrznie przez spółkę. I z mojej strony to jest tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojej prezentacji.